Ostatnia, 26. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Szczecinie, gdzie Sandra Spapok podejmować będzie Stal Mielec. Na to spotkanie zaprasza Państwa Marcin Muras, Matuszak, Gierak. Świetny rzut z takiego nabiegu. Ołęcew, Iwanowicz. Oj, szczęśliwa bramka po bloku zmylona. Gierak, tutaj próba przechwytu i teraz Matuszak dobrze wykorzystał tą sytuację. No tak się kończą próby przechwytu nieudane. Stal powiększa prowadzenie. Matuszak do Krupy. Krysiak ze skrzydła trafia. Matuszak, Krupa, świetne podanie za plecami. Bosy, skuteczna akcja. Matuszak. Matuszak sam, oj, znowu, gdzie była obrona? Iwanowicz, Kosta, Petrowicz, no i znowu szybkie przejście z obrony do ataku. Oliveira, Ołęcew, do skrzydła, tutaj był Janyst. Krupa, Deńczak ze skrzydła, trudny rzut trafia. Co się na razie w tym ataku nie dzieje. Znowu potrzebna była indywidualna akcja Iwanowicza. Jego piąte trafienie. Ale to nie było nic zaplanowanego. Teraz Biernacki sam, Biernacki. Biernacki! Świetna akcja Patryka Biernackiego. Sędziowie sygnalizują grę pasywną. Iwanowicz, tak jest! Powrócił Gabryś do bramki, ale nic nie zrobił. Trzeba teraz będzie szybko oddawać rzut. Rybski wie o tym. Rybski! Ale szczęśliwa bramka, powinien to wybronić. Krupa, Gierak, Gierak sam i zdobywa bramkę. Mochocki pojawił się po raz pierwszy w miejsce Wołęcewa. Doświadczony zawodnik. Mochocki świetnie do Petrowicza i ten zdobywa bramkę. Gierak. Biernacki, Bosy przechwycił piłkę i zdobywa bramkę. Oliveira. Szczęśliwie po bloku piłka wpada do bramki. Mochocki, Oliveira, Mochocki, Mochocki, jest bramka. Krupa, Krupa i mamy remis po 27. To wszystko potem może gdzieś się zemścić w samej końcówce, kiedy zabraknie tej jednej czy dwóch bramek. Krupa, Gierak, Gierak, ależ teraz rzut i mamy kolejny remis. Krupa, Krupa, ależ teraz oszukał całą obronę. Dobre granie do skrzydła. Krupa, Gierak, Bosy, bramka i jeszcze dwie minuty kary dla Petrowicza. Iwanowicz, czy wyjdzie do góry? Iwanowicz, Iwanowicz, broni Gawryś, jeszcze raz Iwanowicz, mamy remis po 33, niesamowita sytuacja. Gierak. Krupa do Bosego. Bosy! Bramka! Pogoń na prowadzeniu, a więc koniec. Pogoń wygrywa. Stal spada z Superligi. 34 do 33. Tak kończy się to spotkanie. Pogoń wygrywa na koniec. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za sezon. Marcin Muras. Do zobaczenia. Do usłyszenia.